Zapraszam na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. To najważniejsze tematy, którymi będziemy dziś się zajmowali. Najlepsze projekty nagrodzone. Magazyn centralny Orlen Oil. Za nami piąta edycja spotkania społeczności projektowej Project Management and Innovation Day, w którym wzięło udział blisko 150 kierowników i koordynatorów projektów z PKN Orlen oraz spółek naszej grupy. Zapraszamy na relacje z tego wydarzenia. Zanim poznaliśmy zwycięzców konkursu Projekt Roku, głos zabrał prezes Daniel Obajtek. Spotkaliśmy się tu dzisiaj właśnie po to, żeby rozmawiać o projektach, rozmawiać o zespołach. Tak naprawdę wszystko rodzi się i powstaje w myśli człowieka. Wszystko rodzi się w danym zespole. To wszystko zależy, jak ten zespół współpracuje, jakie są kontakty z tymi ludźmi, a potem to przekłada się, proszę Państwa, na wydajność. Transmisję z ogłoszenia wyników konkursu Projekt Roku mogli śledzić w intranecie wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej Orlen. Laureatami zostali Aneta Skalska, Bartosz Baryła oraz dwa duety projektowe Zbigniew Mikołajek i Cezary Wyrzykowski oraz Hubert Peciakowski i Paweł Dubik. Cieszyłam się z tego, że mój projekt został doceniony i dostrzeżony nie tylko przez moich bezpośrednich przełożonych, ale również przez członków komisji konkursowej z różnych biur. I to jest dla mnie potwierdzenie tego, że warto się angażować. Uczestnicy Project Management and Innovation Day wysłuchali również wykładu motywacyjnego oraz wzięli udział w warsztatach i grach. Jest to miejsce, gdzie możemy wymienić naprawdę szerokie pasmo doświadczeń w całej grupie kapitałowej. Poznajemy ludzi, którzy realizują ciekawe projekty i co roku mamy możliwość być zaskoczeni przez organizatorów ciekawymi wykładami i naprawdę super prelegentami. Częścią gali było również wręczenie 30 uczestnikom czwartej edycji programu zarządzania projektami dyplomów, ukończenia rocznego cyklu szkoleniowego, przygotowującego ich do realizacji projektów w grupie Orlen. Kolejna inwestycja w grupie Orlen, tym razem w obszarze logistyki, wzbogaciła stan posiadania spółki Orlen Oil. Na terenie trzebińskiej rafinerii powstał magazyn centralny, który pozwoli oszczędzić 9 milionów złotych rocznie oraz przyniesie korzyści lokalnej społeczności w postaci płaconych podatków i dodatkowych miejsc pracy. Nowy magazyn centralny Orlen Oil ma 6 tysięcy metrów kwadratowych oraz 12 tysięcy miejsc paletowych pojemności. Inwestycja znacząco poprawi efektywność logistyki oraz zredukuje koszty operacyjne. Ten magazyn, który powstał, oczywiście jest pełni zautomatyzowany. Tu będzie 10 tysięcy dziennie operacji. Ale to jest nie wszystko, co planujemy w Orlen Oil. Orlen Oil zdecydowanie będzie się bardziej rozwijał, proszę Państwa. To nie jest tylko centralizacja logistyki, ale również będzie pewna automatyzacja procesów produkcyjnych, co też zdecydowanie zminimalizuje koszty i pozwoli odsączyć niepotrzebne działania w tym końcowym, proszę Państwa, produkcie. Zlokalizowany na południu Polski obiekt w Trzebini wygeneruje też około 50 nowych miejsc pracy, a także dodatkowe wpływy do lokalnego budżetu. Pan prezes preferuje ten model wspierania spółek zależnych, patrzenia nie tylko centralizacyjnie, ale po prostu patrzenia również na spółki córki, taka żeby finanse spółek córek były zbilansowane i żeby Orlen Oil miał właściwe miejsce w strukturach grupy PKN Orlen. Orlen Oil specjalizuje się m.in. w produkcji i dystrybucji olejów motoryzacyjnych, przemysłowych, smarów i płynów eksploatacyjnych. W portfolio firmy znajduje się ponad 630 produktów dostępnych w blisko 50 krajach. 25 listopada obchodzimy Dzień Kolejarza, ponieważ w naszej grupie kapitałowej jest podmiot odpowiadający za ten obszar działalności, to właśnie w miniony poniedziałek odwiedziliśmy pracowników spółki Orlen Coltrans. Będąc jeszcze małym dzieckiem, zawsze lubiłam obserwować cysterny przejeżdżające właśnie po torach. Zawsze mnie zastanawiało, dokąd one tak podążają sobie. Kiedy otrzymałam ofertę pracy właśnie tu na kolei, bardzo chętnie z niej skorzystałam, ponieważ wiedziałam, że to jest dla mnie duże wyzwanie, ale i zaspokojenie mojej ciekawości z dzieciństwa. Teraz po 13 latach pracy wiem, że to był dla mnie bardzo dobry wybór, że nie żałuję właśnie swojej decyzji i że bardzo chętnie tutaj do tej pracy przychodzę. Chłopcy lubią się bawić kolejkami, więc może gdzieś to tam u dorosłego człowieka też gdzieś zostaje w duszy jakiś taki temat związany z koleją. Ponadto praca jest, no jakby nie było ciekawa, jest całkiem inna praca niż za biurkiem. Nie trzeba przerzucać jakichś papierów, coś się dzieje, spotyka się ciągle jakichś ludzi, jest ruch. Praca jest nieszablonowa, daje jakieś wyzwania.
codziennie ta praca troszeczkę inaczej wygląda. Inaczej te wagony się przestawia, inne zadania są do wykonania. Przez to człowiek się nie nudzi. Jestem dyżurnym ruchu. Praca moja polega na organizowaniu manewrów, wyprowadzaniu pociągów ładownych do Trzepowa i ściąganiu składów próżnych ze stacji pod Trzepowo na teren bocznicy. W mojej pracy fajne jest to, że cały czas coś się dzieje, nie ma chwili przestoju, zawsze trzeba podejmować decyzje i nie ma też miejsca na błąd. Tu błąd może dużo kosztować. Park dla zwierząt, sadzenie drzew czy rewitalizacja placówek kulturalnych przed wyborem, i to bogatszym niż te propozycje wymienione przed chwilą, stanęli mieszkańcy Litwinowa i Mostu, których decyzję pomoże zrealizować dzięki finansowemu wsparciu Unii Petrolo. Dla każdego miasta wytypowano 3 propozycje, z których mieszkańcy wybiorą zwycięski projekt. W Moście mieszkańcy będą wybierać między utworzeniem publicznej sieci Wi-Fi, zasadzeniem drzew, a zbudowaniem parku dla psów. W Litwinowie mieszkańcy mogą głosować na przebudowę Domu Kultury Citadela, rewitalizację okolic miejskiego stawu oraz zbudowanie skateparku. Bardzo się cieszymy, że do finału weszły te 3 projekty. Uważam, że wszystkie mają sens, zarówno sadzenie drzew w mieście, jak i publiczna sieć Wi-Fi, z której korzystają coraz częściej nie tylko młodzi ludzie. No i wreszcie, rekreacja dla ulubieńców, czyli park dla psów. Jestem bardzo ciekaw, jak się skończy głosowanie. Mam swojego faworyta i nie mogę się doczekać wyników. Projekty zostaną zrealizowane ze wsparciem finansowym Unii Petrolu już w przyszłym roku. Zwycięzców głosowania poznamy w styczniu. Od kilkunastu miesięcy znów działa Klub Honorowych Dawców Krwi przy PKN Orlen. Jego członkowie spotkali się, by podsumować działalność organizacji w 2019 roku, który powoli dobiega już końca. W bieżącym roku obchodzimy 47 lat działalności i przez ten cały okres oddaliśmy 8970 litrów krwi. To jest blisko 9000 litrów krwi, która jest darem serca krwiodawców dla drugiego człowieka będącego w potrzebie. Minione 2 lata to jest bardzo dynamiczny okres rozwoju klubu. Nastąpiła, można powiedzieć, taka swoista reaktywacja działalności klubu po jakimś okresie zastoju i stagnacji. Udało się w tym czasie zorganizować 4 mobilne akcje krwiodawstwa, przy czym jedna akcja mobilna obejmowała 3 lokalizacje: Płock, Warszawa oraz Włocławek. W jednym z ostatnich programów zachęcaliśmy do głosowania na kartkę świąteczną, która będzie bożonarodzeniową ilustracją życzeń wysyłanych przez pracowników. Dziś znamy już Wasz werdykt, a wkrótce kartka będzie dostępna w wersji papierowej i elektronicznej. Pozostajemy jeszcze w przedświątecznym nastroju, a to za sprawą zaproszenia, jakie mamy dla Państwa. Zaproszenia dla pracowników w Płocku i w Warszawie na tradycyjne kiermasze bożonarodzeniowe. To wszystko w tym wydaniu naszego programu informacyjnego. Kolejne studio Grupy Orlen już za tydzień. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.